Cześć burdynator. Dzisiaj przyszedł czas na trening pleców. Jesteśmy na siłowni w Grodzisku Mazowieckim. Siłownia się nazywa Garaż. Ja tutaj ćwiczę od kilku miesięcy. Tutaj się szykuję do zawodów, do sezonu wiosennego. Jestem około 2 miesiące do pierwszego startu. Tych startów będzie trochę, także 2 miesiące pierwszy start. Ostatni to tam jeszcze 3 miesiące, czy tam może nawet trochę więcej. I co? Przychodzimy od razu do działania. Zaczynam od unoszenia z opadu na prostowniki grzbietu. Tak ćwiczę od 2-3 miesięcy, że zaczynam prostowniki, a później drugie ćwiczenie to jest martwy ciąg. Spróbujcie sobie tą metodę. Palenie w dolnej części grzbietu jest kozackie. Świetnie pracują mięśnie, zwłaszcza tej dolnej części grzbietu. Także bierzemy się do roboty. Pierwsze moje ćwiczenie, unoszenie z opadu na prostowniki grzbietu. Drugie to będzie martwy ciąg. Oczywiście będzie małym ciężarem, to znaczy takim, na ile pozwolą moje możliwości, ale będzie mały, bo prostowniki będą spompowane. Spróbujcie sobie to, sami zobaczycie. Dobra, biorę się do działania. Początek marca. Mateusz Burdzy, droga do sezonu wiosennego. Trening pleców. Czas start. Trzecia seria, dodatkowe obciążenie 20 kg, także nie za dużo, ale też nie za mało. Słuchajcie, ćwiczenie wcale nie jest takie łatwe technicznie, jak się wydaje, bo tutaj się kładziemy i opuszczamy się, unosimy, ale to nie jest takie łatwe. Wyizolować tylko ten prostownik grzbietu. To jest mięsień, który znajduje się zaraz nad pośladkami. Trzeba dobrze się skoncentrować, żeby wyizolować pracę tego mięśnia, bo w tym ruchu jakąś część pracy biorą na siebie także mięśnie dwugłowe uda. Trzeba bardzo się skupić, żeby ten prostownik wyizolować dobrze. I ja się staram tak robić, że unoszę się wysoko, prawie na maksa, a jak się opuszczam, to po prostu puszczam mięśnie brzucha i to ten tułów zgina mi się tak w dosyć naturalny sposób, tak mocno opadam. Także mięśnie brzucha wyłączamy z ruchu i wtedy jest dobry akcent na ten właśnie prostownik, który atakujemy. Na potrzeby filmiku ćwiczę w spodenkach. Generalnie w spodenkach tutaj ćwiczę tylko jak jest tam lato, ciepło, gorąco i tak dalej. Ale do martwego ciągu, jako że robię trening w spodenkach, no to zakładam takie opaski na kolana, ze względu na to, żeby sobie nie poobcierać sztangą skóry, bo już nieraz mi się to tak zdarzało, że do krwi sobie tam obcierałem. Kiedyś ten problem nie dotyczył żadnej siłowni, a teraz dotyczy każdej. Nawet są takie tu komunikaty przez szefostwo wywieszone. Bra, bla, 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 że zostawiliśmy, zastaliśmy nieporządek, nieposprzątane ciężary. I tutaj pisze ktoś, kto tu pracuje. Za każdym razem, jak wchodzę na salę cross, to wręcz potykam się o liny, bampery, maty i inne rzeczy. Dziś ponad 10 minut szukałem pasa do dopinania ciężaru, bla, bla, bla. Wyróbmy sobie nawyk odkładania tego wszystkiego na miejsce, a będzie nam się wszystkim przyjemniej korzystało z tego miejsca, bla, bla, bla. Całe szczęście, że maszyny są ciężkie na tyle, że nie wędrują po całym obiekcie.
szanujmy siebie nawzajem, bla bla bla. Odniesienie sprzętu na miejsce trwa 30 sekund. No i co? I tak to nic nie daje. To na każdej siłowni to jest. Nie odkładają ciężarów. Ja już się na ten temat wypowiedziałem swojego razu w dosyć ostry sposób. No powiem tak, wszyscy pięknie ubrani, markowe ciuchy, piękne buty, piękne buzie, piękne fryzurki, ale posprzątać po sobie ciężarów nie ma komu. I taki prosty ham jak Burdzy zawsze po sobie posprząta, a piękne gwiazdorzy, piękni gwiazdorzy nie mają czasu albo no, myślą, że są tak zajebiści, że nie wiem, pani z recepcji będzie po nich sprzątać. Znak naszych czasów, no tego już się chyba nie zwalczy. Chyba że powstaną jakieś elitarne siłownie tylko dla mężczyzn. Seria martwego ciągu. Ciężary małe, ale przerwy też małe. Ledwo co skończyłem drugą serię. Chwila na złapanie oddechu i zaczynam trzecią. Założyłem 170 teraz. No i będę machał. Czwarta seria martwego ciągu, ostatnia. Cztery serie dzisiaj robię. Unoszenia na prostowniki też robiłem cztery. To są bardzo ważne ćwiczenia według mnie dla wyglądu pleców na scenie, bo tam wiecie, dużo chłopaków ma takie ładne, szerokie plecy, ale nie za grube i też jest problem z tą, jeżeli ktoś nie ma genetyki, czyli tak jak ja, albo większość z was, problem z rozwojem tych mięśni z prostowników, tak? Bo samym martwym ciągiem się ich nie wyrobi. Także no, taką metodę sobie wymyśliłem, że atakuję najpierw na unoszenie na prostowniki, później martwy ciąg. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na scenie. No już tak ćwiczę od 2-3 miesięcy, także myślę, że coś się dobuduje. Często jest tak, że trenujemy na jakiejś maszynie, a to ćwiczenie nam w ogóle przysłowiowo nie wchodzi. Nie czujemy tego ćwiczenia, nie czujemy pompy. Czasem wystarczą proste zabiegi i ćwiczenie świetnie działa. Tu mam maszyny typu hammer do ściągania z góry na plecy. Tutaj powinny być rączki przyczepione, no ale jak tak robię, to nie czuję za bardzo tych mięśni grzbietu i dlatego stosuję taki zabieg, łapię tutaj szerzej, o, i działamy. Bardzo fajna atmosfera. I tutaj kolega robi trening. Panie kamerzysto, pokaż jak kolega robi. No i wyobraźcie sobie, że pan był tak uprzejmy i powiedział, że jak coś, to on się przesunie, żebyśmy sobie tu kręcili. Ja powiedziałem, że nie, spokojnie, tutaj wszyscy damy radę, ale widać, że kolega jest starszej daty, bo podszedł do tematu uprzejmie. Ja też jak wiele razy ćwiczyłem na jakichś siłowniach, gdzie się chłopaki szykowali do startu, ja tam byłem poza sezonem, tam grubas i tak dalej. Ktoś tam potrzebował szybko na maszynę wejść. Mówię, dobra, wchodź, ja sobie co innego zrobię, bo no co, no szanuję jak ktoś ciężko trenuje i się szykuje akurat do zawodów. Tutaj kolega był bardzo uprzejmy, wykazał się wielkim taktem, za co bardzo mu dziękuję, ale to też nie jest tak, że tutaj ja kręcę film i co kurwa, wszyscy mają ustępować. Nie no, bzdura. Ja od razu mówię, że jak coś, to coś innego zrobię. Przeszanować ludzi.
zwłaszcza tych, którzy się starają. No, nieważne jak to wygląda, jak jest ubrany, widać jak ktoś ćwiczy ciężko, stara się, efekty są raz lepsze, raz gorsze, ale szanujmy na pewno tych, którzy się starają, nie? Dobra, idziemy na kolejną serię, trzecią, ostatnią zarazem. Dobra, kolejne ćwiczenie. Ja nazywam to maszyną Doriana. Taki kulturysta był według mnie najlepszy w historii tego sportu i on robił właśnie takie ćwiczenie, jakie zaraz zobaczycie. I twierdził, że to bardzo pomogło w rozbudowie mięśni pleców. Ćwiczenie to jest łatwe, jeżeli chodzi o obciążenie układu nerwowego, obciążenie mięśni. Jest izolowane, ale według mnie jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o skalę trudności w wykonaniu tego ćwiczenia. Na tyle prawidłowo, by dobrze czuć mięsień. Też maszyna musi być dobrze zrobiona. No dobra, zobaczycie jak to robię i za chwilę powiem dwa słowa jeszcze. Łokieć, akcent na łokieć. Dobra, słuchajcie, aby dobrze wykonać to ćwiczenie, musimy akcent na przenoszenie maszyny w dół położyć na łokciu, na głowie długiej tricepsa. Tak wyobrażamy sobie, że maszyna idzie w dół przez obciążanie jej przez nasze łokcie i triceps i wtedy moje zdanie jest takie, że najbardziej właśnie pracuje mięsień grzbietu. Nie można kłaść akcentu na tutaj, na rączce, że machamy, trzymamy rączkę z całej siły i machamy. Wtedy praca mięśni grzbietu jest znacznie mniejsza. Bardzo dobre ćwiczenie na wygląd mięśni grzbietu z przodu. No i nie tylko. Trzy serie wiosłowania na maszynie Hammer. Co jest ważne w tym ćwiczeniu, według mnie znacznie lepiej jest je wykonywać jednorącz. Lepsze czucie tych naszych skrzydeł. Po drugie, łokieć w miarę blisko tułowia idzie. Po trzecie, koncentrujemy się na tym, aby wyobrazić sobie, że ciągniemy łokciem, a nasze ręce to tylko haki. Dobra, druga seria. Prawa, lewa ręka. Po paru lżejszych ćwiczeniach przyszedł czas na ćwiczenie z kategorii nieco cięższych. Wiosłowanie na plecy ze sztangą, na chwytem robię to ćwiczenie. Pasków do wzmocnienia chwytu nie potrzebuję, bo tu jest tylko 90 kg, także z takim ciężarem jeszcze sobie mój chwyt poradzi. Dobra, bierzemy się za wiosłowanie. Jedziemy z drugą serią. Chwila była na złapanie oddechu.
seria number two. Mały ciężar, ale też krótki odpoczynek między seriami. Czasem jest tak, że niektóre maszyny mają specyfikę, że ćwiczymy na nich, a ćwiczenie niekoniecznie nam na nas dobrze działa, dobrze pompuje mięsień. I czasem wystarczą proste zabiegi, żeby dane ćwiczenie dało pożądany efekt, czyli odpowiednie czucie mięśniowe. I tak jak mówię, tutaj machamy sobie na plecy, normalnie to tu powinny być rączki. Ale jak są rączki, to ja nie czuję za dobrze tego ćwiczenia i stosuję prosty zabieg, robię bez rączek, łapię sobie tutaj za uchwyty i działam. Oczywiście każda maszyna na siłowni jest inna, ale polecam Wam takie zabiegi spróbować na swoich siłowniach. Jeżeli są jakieś maszyny, na których niekoniecznie czujecie, no to trochę pokombinujcie i a nuż trafi się takie ułożenie, że ćwiczenie będzie na Was dobrze działało. Ostatnie ćwiczenie takie z kategorii bardziej wymagających. Wiosłowanie z hantlami. Ja robię to ćwiczenie ostatnimi miesiącami leżąc przodem na ławce. Co jest ważne w tym ćwiczeniu? Koncentrujemy się na tym, żeby oczywiście ruch był poprawny technicznie. Na tyle, abyśmy mogli ściągnąć łopatki mocno do tyłu. Nie szarpiemy bicepsem. Staramy się, by maksymalnie pracowały plecy i łokieć w miarę blisko jest wprowadzony tułowia. Dobra, ja już kończę swój trening. Zostały mi dwa ćwiczenia na kaptury. Jedno to są takie tradycyjne szrubsy z hantlami, siedząc, zaraz zobaczycie. A drugie ćwiczenie to taka kombinacja na maszynie na klatkę. Też za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć. Kończę już trening, znaczy kończę. Kończę trening siłowy, wypijam białko i godzina aerobów robię. Ostatnie ćwiczenie na kaptury. Będę je wykonywał na maszynie do wyciskania na klatkę. Także to, co mówiłem, czasem wystarczą jakieś drobne niuanse i się okazuje, że maszyna świetnie działa. Jak trochę pokombinujemy, tu jest maszyna na klatkę, a ja będę na niej robił kaptury. Także pokombinujcie czasem u siebie na siłowni. Oczywiście, jak jesteście zaawansowani, bo początkujących takie kwestie nie dotyczą. Początkujący to niech zapierdalają przysiady, wyciskania na barki, wyciskania na klatki, pompki, brzuszki i tak dalej. A zaawansowani to niech sobie pocudują. Finito. Trening pleców uważam za zakończony. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeliście ten odcinek. Pozdrawiam, Burdzynator. Finish. Ponad 20 składników w niesamowicie skutecznej kombinacji.